OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejną rozmowę o zdrowiu psychicznym. Choroby i zaburzenia psychiczne, coraz częściej o nich słyszymy, stają się coraz powszechniejsze, jednak nie zawsze tak naprawdę rozumiemy konkretne choroby, a bardzo łatwo stawiamy diagnozy, chociaż nie mamy do tego kompetencji. Dzisiaj razem z moim gościem, doktorem habilitowanym Maciejem Pileckim, kierownikiem kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży w Kolegium Medicum, Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Porozmawiamy o konkretnych chorobach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Spotykamy się kolejny raz. Mam nadzieję, że te rozmowy przynoszą odpowiedzi na takie najbardziej nurtujące pytania, zarówno młode osoby, ale też i rodziców, bo do nich także kierujemy ten podcast. Panie profesorze, na początek to, co mi przychodzi do głowy i pewnie mm. wielu osobom, jak to jest. Czy rodzice są odpowiedzialni za to, w jakim stopniu są odpowiedzialni za to, jak młode osoby czują się psychicznie, czy pojawiają się w nich jakieś zaburzenia? Mhm. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, dlatego że jeśli spojrzymy na, na historię psychiatrii, historię psychoterapii, to pojawia się wiele takich teorii, które. Bardzo obarczały rodziców odpowiedzialnością za pojawienie się zaburzeń psychicznych u dzieci. No, przypomnijmy takie pojęcie, jak na przykład matka lodówka, która miała być odpowiedzialna za autyzm u swojego dziecka, albo schizofrenogenna matka, która miała być odpowiedzialna za schizofrenię. Czy wszystkie te koncepcje mówiące o tym, jak struktura rodziny, jak relacje w rodzinie. Mają przyczynić się na przykład do rozwoju anoreksji psychicznej. To, co, to, co jest w tych, w tych koncepcjach teraz no, sfalsyfikowane, czyli powoduje, że my się już do nich ani w nauce, ani w psychoterapii nie odnosimy, jest to, że one powstawały na podstawie bardzo takiego wąskiego warsztatu. Naukowego obserwacji tylko z gabinetu terapeutycznego. Na przykład te tak zwane matki lodówki, czyli te matki, które miały doprowadzić do tego, że dziecko ma autyzm, okazało się, że są to osoby, matki, ojcowie, opiekunowie, rodzice dzieci autystycznych, które są straumatyzowane tym, jak ciężka i wymagająca jest opieka nad dzieckiem, u którego rozwinął się autyzm który ma no wiele wskazuje na to, że tym najważniejszym aspektem w rozwoju na przykład całościowych zaburzeń w rozwoju, czyli w autyzmie są warunkowania genetyczne. Czyli że my widząc w gabinecie widzimy tylko fragment i w związku z tym jest nam niezwykle łatwo Obciążyć rodziców, bo nie widzimy genów, nie widzimy kontekstu kulturowego, nie widzimy wielu innych elementów, które w takim nowoczesnym myśleniu etiologii zaburzeń psychicznych są najważniejsze. Bo my obecnie, gdy no, próbujemy poznać uwarunkowania zaburzeń psychicznych, to po pierwsze jeszcze ich dokładnie nie znamy. Po drugie, najprawdopodobniej jest tak, że zaburzenia psychiczne wynikają, ich pojawienie się z interakcji pomiędzy naszymi genami i środowiskiem. Czyli wszystkim tym, co dzieje się wokół nas już na etapie życia wewnątrzgłonowego i zaraz po urodzeniu. Czyli na przykład jakieś trudne warunki emocjonalne dla, dla kobiety będącej w ciąży, albo wręcz jakieś traumatyczne doświadczenie przed ciążą, może wpływać na to, które geny u dziecka będą aktywizowane, a które nie. Przekaz, takie przekazywanie pewnej informacji modyfikującej ekspresję genów może być na przykład przez mikrobiotę, czyli przez takie prze, prze, przechodzenie, kolonizowanie, układu pokarmowego dziecka przez bakterie pochodzące od, od matki, no, które, które pojawia się taka możliwość, żeby one również tworzyły mikroflorę jelitową u, u dziecka w czasie, w, czasie, w czasie porodu. Więc my obecnie o etiologii zaburzeń psychicznych myślimy jako interakcji pomiędzy tym, co genetyczne, a tym, co środowiskowe w wielu tego aspektach. No i tutaj, gdzie tutaj są rodzice? Oczywiście, rodzice mają znaczenie, jeśli chodzi o rozwój dziecka, jeśli chodzi o to, czy to, jak kształtuje się relacja z rodzicami, działa ochronnie, czy samo w sobie dzieje się, czy jest czynnikiem ryzyka. Ale my możemy mieć w gabinecie terapeutycznym do czynienia z sytuacją, w której mamy dwie osoby o bardzo zbliżonych objawach, w wypadku których udział czynników środowiskowych związanych na przykład z relacjami rodzinnymi jest bardzo różny. W związku z tym my współcześnie w psychoterapii, w tym zwłaszcza w psychoterapii rodzin, my nie koncentrujemy się na tym, żeby poszukiwać jakichś no, takich błędów rodzicielskich, czy, czy, czy powodów, dla których u dziecka rozwija się psychopatologia w związku z relacjami rodzinnymi, czy Relacjami z poszczególnymi rodzicami, tylko bardziej myślimy o tym tak, że jeśli zjawia się u nas rodzina z dzieckiem, z problemami, to my chcemy, żeby ta rodzina się wzmocniła, żeby była taką rodziną do zadań specjalnych. W bardzo wielu rodzinach są konflikty małżeńskie i w tych konfliktach małżeńskich dziecko jest jakoś wkomponowywane w ten konflikt. I jeśli dziecko nie ma podatności na rozwój problemów psychicznych. No to być może będzie z mniejszą chęcią przychodziło na święta do rodziców w dorosłości, ale nie musi mieć zaburzeń psychicznych. Jeśli ma podatność, ten czynnik może wpłynąć na rozwój zaburzeń, a utrzymujące się konflikty mogą utrudniać leczenie. Czyli że my nie zastanawiamy się nad tym czy psychopatologia dziecka uwarunkowana jest relacjami rodzinnymi, tylko bardziej zastanawiamy się nad tym co rodzice, co rodzina musi zmienić, żeby Dziecko ma miało większą szansę, większą możliwość na y, ustąpienie objawów czy, czy wyleczenie się. Bo tak łatwo też przychodzi mi do głowy taki hmm. przykład, że mamy rodzeństwo. Ci sami rodzice, jedno dziecko jest, y, ma powiedzmy na przykład zaburzenia lękowe, a drugie idzie przez życie jak taran, niczym się nie przejmuje. Ale każde dziecko rodzi się w trochę innej rodzinie. Też y, my. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, w którym ro rodzina jest taka bardzo mała. No? I że właściwie to, to, to znaczenie, jakie my przypisujemy relacjom z rodzicami związane jest z tym, że w naszym współczesnym świecie dziecko ma kontakt z bardzo ograniczoną ilością ludzi do momentu, do którego nie pójdzie do przedszkola czy, do, czy wcześniej do, do żłobka. No są też takie, takie dzieci, które pierwsze relacje społeczne zaczynają budować w, w zerówce, no bo, bo wcześniej na przykład są w jakimś takim bardzo ograniczonym kręgu rodzinnym czy towarzyskim. Z dość osamotnionymi, na przykład w mieście, w którym nie mają innych więzi niż zostawione gdzieś daleko w domu więzi rodzicami. Więc no, jest takie powiedzenie, że do wychowania dziecka potrzeba wioski, i myślę, że ten taki najważniejsza nauka, jaka wypływa z patrzenia się na to, czego my potrzebujemy w rozwoju, w rozwoju emocjonalnym, w rozwoju psychicznym, jest w to, żebyśmy mieli szansę wchodzić w relacje z większą ilością osób. Żeby ten trud opieki, rodzicielstwa, wychowywania był podzielony na, na wiele osób. Być może nie tylko. Tylko spokrewnionych z nami, ale takich, które nam są emocjonalnie bliskie, takimi nowymi. Nowymi rodzinami. Może, może powiem o, o jednej takiej sytuacji, w której my jednak myślimy takimi kategoriami zero, jedynkowymi, jeśli chodzi o odpowiedzialność rodziców czy opiekunów. No to są takie sytuacje, w których dziecko ma jakiś rodzaj traumatycznych doświadczeń. Jeśli jest ofiarą przemocy, takiej przemocy, która jest fizyczna, seksualna, emocjonalna, czy przemocy, która jest bardziej subtelna, ale też y, niezwykle ważna i szczególnie istotna w wypadku mniejszych dzieci to jest taka przemoc polegająca na niezaspokajaniu potrzeb dziecka w tym y, potrzeb y, emocjonalnych y, możecie państwo znaleźć w sieci taki eksperyment sprzed lat y, takiego psychologa społecznego tronika y, y, still face experiment tam państwo możecie zobaczyć jak moment w którym twarz Matki staje się kamienna, przestaje być receptywna, przestaje odzwierciedlać dziecko w relacji, staje się momentem, w którym dziecko traci spójność psychiczną, rozpada się, zaczyna, zaczyna cierpieć. Więc my wtedy, kiedy pojawia się trauma, myślimy, myślimy o odpowiedzialności. Mhm. Ale to można powiedzieć, że większość. Przypadków, mm -hmm. no bo tych zaburzeń mamy dzisiaj dużo, to nie jest tak, że cała wina jest przerzucona na rodziców i możemy trochę tej winy z nich zdjąć, bo myślę, że to też może być jakimś takim elementem, Hamującym przed stanięciem twarzą w twarz z problemem. Mam dziecko z zaburzeniami nie może jest chwilowo smutne, może to okres dojrzewania i to przejdzie. Tak, ale myślę, że, że tak uważam, że myślenie o zmianie, a nie odpowiedzialności jest czymś, co nam no trochę dodaje skrzydeł, to znaczy, pozwala nam nie grzęznąć przeszłości, nie zastanawiać się nad tym, jakie błędy popełniliśmy. Tylko myśleć o tym tak, że, że, że to jest taki pierwszy dzień naszego wspólnego życia, który może się, który się może po prostu zmienić i że niestety czasami jest tak, że jeśli u dziecka z różnych bardzo złożonych przyczyn rozwijają się problemy psychiczne, zaburzenia psychiczne, to że to, że musimy zrobić po prostu czasami więcej. Mhm. A jeżeli mówimy o zaburzeniach psychicznych, to czym one się różnią od choroby? Czy to jest to samo, czy używa wymiennie tych określeń, czy jednak choroba to jest coś więcej? W takiej światowej nomenklaturze słowa choroba psychiczna, czyli mental illness, już się nie używa. To jest właściwie takie nasze bardzo lokalne przyzwyczajenie, że my nadal mówimy o chorobach i zaburzeniach. To użycie pojęcia choroba jest psychiczna, jest trochę takie intuicyjne, I czasami nawet dla psychiatrów trudne do zdefiniowania. Zwykle, jak mówimy o chorobie psychicznej, to mówimy o takim zaburzeniu psychicznym, które jest ciężkie, długotrwające, wymagające intensywnego leczenia, więc na przykład do Zaburzeniach lękowych powiemy właśnie, że są zaburzeniami, a na przykład o schizofrenii powiemy, że jest chorobą, ale w gruncie rzeczy tego pojęcia choroba psychiczna już niespecjalnie powinniśmy, czy nie ma powodów, dla których tego określenia powinniśmy używać, ponieważ no jest tak, że osoba, która cierpi na na schizofrenię, może wieść satysfakcjonujące i. No, jakby takie pe pełne, pełne życie, no tylko musi pamiętać o tym, że, że, że musi, brać, musi brać leki czy, czy podlegać psychoterapii. Więc tak historycznie używamy tych pojęć, ale raczej one już nam nie mówią tak dużo o tym, jak zaburzenie, jak zaburzenie psychiczne wpływa na czyjeś życie, czyś los. Mhm. Ale czy możemy mówić o tym, że te zaburzenia się leczy? Tak, zaburzenia psychiczne się leczy i my w leczeniu zaburzeń psychicznych jesteśmy dość efektywni. Na przykład jeśli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży, to. Patrząc na statystyki, rok po rozpoczęciu leczenia 50% dzieci, które zgłosiły się do psychiatry, nie ma objawów. W wypadku większości pacjentów, jak stosujemy psychoterapię czy terapię rodzin, wystarczające jest od kilku do kilkunastu spotkań. Tylko pewna grupa wymaga bardziej intensywnej pracy terapeutycznej, hospitalizacji, terapii dziennej. No niestety też są osoby, którym w gruncie rzeczy pomagamy. Yy dotrwać do dorosłości po to, żeby już w dorosłości bardziej świadomie podejmowały decyzje o tym, że, że chcą się leczyć, definiowały cele tego leczenia. Ale jeśli popatrzymy na to właśnie tak z perspektywy ogólnej efektywności, to, to tak, to to, że mamy zaburzenia psychiczne na jakimś etapie naszego życia, to nie oznacza, że... Że będziemy mieli je całe życie i powiem więcej, że czasami mamy takie wrażenie, zresztą też możemy znaleźć to w różnych teoriach, konceptach w obrębie szkół psychoterapii, że czasami przejście kryzysu psychicznego, na przykład w dorastaniu, powoduje, że jesteśmy w stanie bardziej siebie rozumieć i tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje w życiu. Tak na przykład rozumiemy kryzys adolescencyjny. Taki, no, dojrzewanie jest jednym z największych wyzwań, jakie, jakie pojawia, się, pojawia się w naszym życiu. To jest kryzys biopsychospołeczny i kryzysowe przejście dojrzewania może oznaczać, że my konflikty, trudności związane z dojrzewaniem jakoś rozwiązaliśmy. A czasami to, że my przez dojrzewanie przychodzimy tak łagodnie, nie buntujemy się przeciwko rodzicom, nie eksperymentujemy, nie, nie pokazujemy po sobie trudności, i wyzwań, które związane są z dojrzewaniem, powoduje, że kryzys mamy na przykład koło 30-35 roku życia i też męczymy się w relacjach z innymi. Mhm. Dzisiaj jest też tak, że mm, mówimy o, o zaburzeniach psychicznych. Y, najczęściej mówi się o depresji. Ale wydaje mi się, że bardzo łatwo stawiamy też diagnozy. I mm -hmm. że y, to przychodzi no, każdemu. Aha, mówimy, ty masz depresję, ktoś inny ma jakieś inne zaburzenia. I chciałam też y, o tych y, zaburzeniach konkretnych porozmawiać. Y, na pierwsze ogień powiedzmy. Mm -hmm. Weźmy depresję. Jak... Możemy stwierdzić, czy w ogóle ktoś, kto jest, nie jest profesjonalistą, może próbować stwierdzić, że to może być depresja, powinien się udać do lekarza, albo jednak rać sobie na własną rękę. Mhm. No, zacznijmy od tego, czy zastanówmy się nad tym, ile znamy określeń na opisanie naszych stanów wewnętrznych. Dlatego, że często zdarza się tak, że, że zjawia się do mnie, do nas yy, yy, młody człowiek, który mówi nam: yy, Mam depresję. Ale gdy zaczynamy z nim rozmawiać, to okazuje się, że yy, obniżony nastrój. Jest tylko jednym z kłopotów, jednym z problemów, którego u tego młodego człowieka się pojawia, bo jest też inny stan, taki stan, kiedy ta osoba bywa bardzo podekscytowana, ma takie momenty niezwykle intensywnych, również pozytywnych przeżyć, że stan może się zmieniać w takiej sekwencji. Ekscytacji i smutku w przeciągu dnia kilkakrotnie, że wtedy, kiedy są jakieś stymulujące, zewnętrzne bodźce, to nastrój jest bardzo dobry, a wtedy, kiedy one znikają, wtedy pojawia się obniżenie nastroju. No i my wtedy nie będziemy mówili o depresji, tylko będziemy mówili o zaburzeniach regulacji emocji czyli takich, w którym równocześnie w krótkich okresach czasu osoby mogą, mogą pojawiać się trudności w utrzymaniu takiego neutralnego stanu afektywnego. Ale ktoś będzie postrzegał smutek, poczucie beznadziei, jako coś, co jest problemem. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi biegun, nie będzie nim tak bardzo się, będzie się nim tak bardzo przejmował. I bardzo, bardzo często osoby, które zgłaszają się do nas w takiej metaforze. Objawów depresyjnych, gdy zaczynamy wypytywać o objawy, gdy zaczynamy wypytywać o to, jak ta depresyjność kształtuje się w przeciągu przebiegu dnia, no to okazuje się, że mamy raczej do czynienia z czymś, co związane są, jest z takim kłopotem w, w wpływaniu na swój stan emocjonalny, reakcji na to, czy utrzymywaniu tego, żeby różne trudne. Wydarzenia w naszym życiu, czy radosne wydarzenia w naszym życiu, nas emocjonalnie nie destabilizowały. Pojęcie depresji jest, myślę, zarówno w takim, na takim poziomie publicystycznym, ale też niestety w jakimś stopniu w psychiatrii bardzo, bardzo nadużywane. Czy w związku z tym to jest tak, że. Kiedy idziemy do psychiatry zdiagnozować i nie pada ta diagnoza depresja, czy jakiś jest inny tok leczenia, inny tok postępowania? No tak, bo ja myślę, że jednym z powodów, dla których depresja jest tak często stawianą diagnozą no jest, to te, jest też to, że jakoś jesteśmy przekonani, że w depresji pomogą nam leki. Ja? To, to oczywiście jest tak, że leki przeciwdepresyjne są bardzo skuteczne, ale w wypadku głównie takiego zaburzenia, które nazywamy dużą depresją, które, która to, które to zaburzenie psychiczne jest stosunkowo rzadkie i ma bardzo nasilone objawy, zarówno zaburzeń nastroju, jak i zaburzeń rytmów biologicznych. Natomiast wiele depresji ma, wydaje się, trochę inne źródła. Na przykład możemy być smutni, bo jesteśmy w kryzysie dojrzewania, możemy być smutni, bo dzieje się coś trudnego, niepokojącego w naszym życiu, możemy być smutni, bo to jest fragment objawu powiązanego z reakcją na traumę, której doświadczyliśmy. Możemy być smutni, bo stan wewnętrzny, jaki mamy, najbardziej przypomina smutek, a tym stanem, który najbardziej przypomina smutek jest na przykład jakiś taki rodzaj Pustki emocjonalnej, która charakterystyczna jest dla, dla takich krystalizujących się kłopotów osobowościowych, więc depresji jest bardzo, bardzo dużo, i często jest to też taka metafora, taka czapa taki, taki rodzaj określenia na różnie uwarunkowane, różnie przebiegające i wymagające różnej pomocy stany psychiczne. A czy jest, można też określić taką depresję osób wysoko funkcjonujących, że na przykład młoda osoba świetnie się uczy, ma dużo zajęć, wszystko jest załatwione od A do Z tak jak trzeba, rodzice są szczęśliwi, mm -hmm. że no, tak cudowne, odpowiedzialne dziecko, a gdzieś tam w środku dzieje się coś, ta, ta młoda osoba czuje, że coś jest nie tak, że gdzieś się to przytłacza, ale wszystko z zewnątrz wygląda super. Mm -hmm. y tu, tu, tu wchodzimy w taki obszar, który jest trochę mniej precyzyjnie zdefiniowany w takim mainstreamie psychiatrycznym, ale jest dużo opisów tego, co, co pani redaktor teraz powiedziała w, w różnych szkołach psychoterapii, między innymi w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, o, o pacjentach, którzy mają, czy osobach, które mają takie Cały czas towarzyszące im poczucie braku satysfakcji z siebie, które nigdy nie są do końca zadowolone z tego, co osiągnęły, które w wypadku jakiegoś drobnego niewypełnienia, oczekiwań w stosunku do siebie, albo takiego sukcesu, który jest jakoś mniejszy, niż by się ktoś spodziewał, czy, czy oczekiwał, no to, to są takie osoby, u, u których my szukamy ta, takiego obrazu narcystycznego, czyli takiego, w którym Cały czas wewnętrznie jesteśmy w relacji z takim bardzo surowym, bardzo wymagającym sędzią, którego nigdy do końca nie jesteśmy w stanie zadowolić. I że to rzeczywiście zewnętrznie czasami będzie przybierało taki obraz depresji, ale to, co, to, to, co jest istotą tego problemu, to to, że my wewnętrznie. Toczymy ze sobą dialog, w którym nigdy nie będziemy mieli takiego ukojenia, satysfakcji i przyjemności z tego, co robimy, jakie są nasze osiągnięcia, co osiągnęliśmy w życiu, jak kształtują się relacje relacje z innymi. No, wtedy tutaj główną metodą pomagania będzie, będzie psychoterapia. No, tylko, że niestety tak jest, że. Że ten rodzaj cierpienia powoduje, że, że osoba, która tak w ten sposób cierpi, to będzie raczej poszukiwała kolejnych wyzwań kolejnych sukcesów. I dopiero z czasem, już raczej w dorosłości, zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że no to nie jest sposób na rozwiązywanie wewnętrznego napięcia i że trzeba poszukać, trzeba poszukać pomocy. Mhm. Jeżeli jest pacjent, który ma tą depresję zdiagnozowaną, ma konkretną ścieżkę leczenia. Jeżeli okazuje się, to, że to jest no nie wiem, smutek, go, taki czas obniżonego nastroju, ale to nie kwalifikuje się jeszcze pod depresję, czy w, co wtedy? Jeśli mówimy o, o, o nastolatkach, o dzieciach. To mm, ta depresja, która pojawia się u dzieci, czyli powiedzmy przed 12 rokiem życia, to jest taka depresja, która będzie. No, bardziej znacząca klinicznie, częściej niestety też nawracająca i wymagająca bardziej intensywnego leczenia. Natomiast jeśli objawy depresyjne pojawiają się w czasie dojrzewania, to one rzeczywiście mogą mieć bardzo różną naturę, taką trudną do jednoznacznego stwierdzenia w momencie, w którym my rozpoczynamy w ogóle kontakt, czy terapię, czy leczenie pacjenta. No więc wtedy przyjmujemy taką. Takie zdroworozsądkowe podejście, w której z jednej strony zaczynamy psychoterapię, gdzie ktoś... Dialoguje, gdzie, kiedy osoba nastolatek dialoguje z terapeutą na temat tego, jak się czuje, jak kształtują się jego relacje, co jest dla niego źródłem cierpienia i satysfakcji w życiu. Z drugiej strony przyglądamy się relacjom rodzinnym i zastanawiamy się nad tym, czy coś może się poprawić, zmienić w sposób, który uczyni dojrzewanie znośniejszym. No i sprawdzamy, co dzieje się w takim realnym, zewnętrznym życiu tego młodego człowieka. Czy są jakieś sprawy wokół niego, które mogą być dla niego źródłem traumy, czy go obciążać? No, jak jakiś rodzaj też nadmiernych wymagań w szkole, bulingu, jakiegoś rodzaju znęcania się, braku satysfakcji w relacjach rówieśniczych, i staramy się tą osobę też wzmocnić tak, aby. aby Świat zewnętrzny, świat, w którym żyję, był yy, yy, przyjaźniejszy. Czyli to są takie wielokierunkowe, wieloaspektowe działania, yy, które no, zmierzają do tego, żeby to, co te elementy, które są takimi czynnikami ryzyka, yy, no, jakoś odwrócić na, na czynniki korzyści, czynniki, czynniki zmiany. Natomiast jeśli objawy są. Yy, nasilony. jeśli zwłaszcza dołączają się do tego zaburzenia rytmów dobowych, jeśli obserwujemy nie tylko zły nastrój, ale też spadek potencjału intelektualnego. Ktoś zaczyna albo w ogóle nie spać, albo spać za dużo, pojawiają się bardzo negatywne myślenie o sobie, myśli samobójcze. Wtedy też sięgamy po farmakoterapię. I to jest ratunek? Można z tego wejść i później prowadzić satysfakcjonujące życie? No, to, to, to pytanie, pani redaktor, samo w sobie pokazuje też właściwie jakoś nasz sposób myślenia o zaburzeniach psychicznych. Dlatego, że ryzyko, że w biegu życia będziemy mieli zaburzenia psychiczne wynosi mniej więcej 50%. Czyli to oznacza, że... Każdy z nas. No, co, co druga osoba. Czyli, że większość... No, nie większość, bo połowa, ale, ale, ale właściwie jest Duża, duże ryzyko, że będziemy mieli jakiś kryzys psychiczny w naszym życiu, że osoby, które spotykamy, że osoby, które odniosły sukces, osoby, które są dla nas idolami, osoby, które chcemy naśladować, są miały kryzys psychiczny. Czasami też rozwiązywanie tego kryzysu psychicznego powoduje, że robią coś, co wzbudza nasz szacunek czy, czy podziw. No i myślę, że to jest powód, dla którego to jest tak ważne, żebyśmy mówili o zaburzeniach psychicznych, żeby młode osoby, które mierzą się z kryzysem psychicznym, wiedziały i rozumiały, że to nie umieszcza ich, przepraszam za określenie, albo użyję, jakimś getcie nienormalnych, tych innych, tych, tych którzy się jakoś odróżniają od reszty zdrowego, zdrowego społeczeństwa. Bo, to, bo, bo kryzys psychiczny może naprawdę dotknąć każdego i może dotknąć każdą osobę z naszych, naszych bliskich. Ja bym powiedziała, że to możemy spojrzeć na to tak samo jak każdy z nas, większość z nas gdzieś tam złapała kiedyś ospa. Przeszła i jest okej. Okay. No, czyli, żeby to tak znormalizować, że tak. dotyczy każdego z nas i nie znaczy to, że jesteśmy jacyś inni. Mhm. A zaburzenia osobowości. Co to takiego jest? Mhm. Um, no, o, osobowość to, jest, to, to jesteśmy my. Znaczy, to jest to, co jest takim rdzeniem naszej osoby, która decyduje o tym, jak postrzegamy świat, jak adaptujemy się do zmieniających się warunków, jak kształtujemy relacje z innymi. I zakładamy, że w sytuacji, w której nie mamy jakichś bardzo drastycznych wyzwań świata zewnętrznego no to osoby które mają prawidłowo ukształtowaną osobowość to są osoby które są w stanie mieć satysfakcję czuć dobrze ze sobą mieć satysfakcjonujące relacje z innymi czerpać przyjemność z pracy mieć hobby konstruktywnie działać na rzecz Grupy społecznej, społeczeństwa, w, której, w, w, którym, w którym funkcjonują. To jest taki bardzo, bardzo optymistyczny, optymistyczny opis, który myślę, że udaje nam się osiągnąć w jakichś momentach naszego życia. Ponieważ, w, 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 ponieważ każde wyzwanie, każda konieczność adaptacji do różnych trudnych warunków, wydarzeń losowych, takich, takich zdarzeń w życiu, które mogą spotkać każdego, każdą z nas, no powoduje, że nasze mechanizmy radzenia sobie, mechanizmy osobowościowe muszą jakoś na to odpowiedzieć. No i zaburzenia osobowości to są takie stany, od bardzo łagodnych do bardzo nasilonych, które nam utrudniają funkcjonowanie w tych obszarach, o których powiedziałem. To znaczy to, jak się czujemy ze sobą, jak wewnętrznie jesteśmy spójni, jak kształtujemy relacje z innymi i jak realizujemy nasze plany i cele życiowe. No i tak. Tak z jednej strony o osobowości myślimy tak, że ona się w jaki sposób kształtuje właściwie od naszego urodzenia. Część elementów kształtujących naszą osobowość jest też uwarunkowana genetycznie, wrodzona, ale o zaburzeniach osobowości Zwykle mówimy w kontekście pacjentów dorosłych, ponieważ uważamy, że osoby nastoletnie są jeszcze na takim etapie kształtowania się osobowości, czyli że jeszcze nie możemy mówić o tym, że ta osobowość jest ukształtowana, zamknięta i że w związku z tym możemy w jasny i bardzo wyraźny sposób powiedzieć, że ktoś ma osobowość kształtowaną prawidłowo czy nieprawidłowo. Yy, też może być tak, że wtedy, kiedy warunki zewnętrzne są takie nie stwarzające bardzo dużych wyzwań, to mając jakieś trudności osobowościowe, po prostu dobrze funkcjonujemy, ale wtedy, kiedy pojawia się kryzys, pojawia się jakieś napięcie, no to wtedy. Radzimy sobie w związku z tym, jaka jest nasza osobowość, trochę, trochę gorzej, no a też bywa tak, że osoby, które mają bardziej nasilone problemy osobowościowe, mają trudności do adaptacji do takich codziennego życia, codziennych wyzwań dnia, dnia codziennego. My w psychiatrii, psychoterapii dzieci i młodzieży coraz częściej używamy określenia takiej. Krystalizujących się zaburzeń osobowości, z tego względu, że widzimy, że pacjenci, którzy do nas się zgłaszają, to są osoby, które właśnie z tym mają kłopot. To znaczy, mają problem w domykaniu rozwoju swojej osobowości. Też powinniśmy zmienić trochę nasze myślenie o tym, czym jest. Problematyka osobowościowa u dorosłych i u dzieci młodzieży. Dlatego już u dorosłych, gdy mamy pacjenta, u którego rozpoznajemy zaburzenia osobowości, no to oznacza, że to już jest jakiś zamknięty proces rozwoju, domknięta struktura. A u dzieci młodzieży czasami to, że widzimy jakąś bardzo taką. Niepokojącą, niekorzystną cechę osobowościową w okresie dojrzewania, to może oznaczać, że ona się dlatego tak ujawnia, że to jest ten fragment, który nasza struktura psychiczna próbuje jakoś opracować i zmienić. No, czyli że problemy osobowościowe w wieku rozwojowym to jest jeden z ostatnich momentów w naszym życiu, mówimy o adolescencji, kiedy my możemy dokonać takiego głębokiego przebudowania siebie w trakcie, w trakcie dojrzewania. A powód, dla którego my też używamy tej diagnozy, no też jest taki, że wtedy wiemy, że jeśli u kogoś rozpoznajemy problemy w kształtowaniu się osobowości, no to wtedy ta osoba powinna dostać bardziej intensywną pracę terapeutyczną u bardziej doświadczonego terapeuty no i zwykle też dłużej trwającą. Mhm. Ale jak możemy określić te powody, gdzie możemy się dopatrywać zaburzeń osobowości? Ktoś. Czy, czy są jakieś takie wskazówki, kiedy możemy powiedzieć, że tu mm -hmm. dzieje się coś złego i trzeba by to skonsultować ze specjalistą? Mamy takie, takie, takie opisy ogólne i szczegółowe. Jeśli chodzi o te opisy ogólne, no to one odwołują się do takich czterech aspektów. Pierwszy to jest to, na ile jesteśmy osobą, która jest wewnątrz sterowną. Znaczy, na ile jest tak, że my jesteśmy w stanie podejmować własne decyzje, mamy własne zdanie, jesteśmy w stanie też korzystać z takich informacji przychodzących do nas ze świata wewnętrznego i modyfikować nasze myślenie na podstawie realnych danych przychodzących ze świata. Drugi wymiar to jest wymiar takiego możliwości autonomicznego funkcjonowania, Funkcjonowania. Czyli właśnie tego, że my jesteśmy w stanie z jednej strony, pozostając w relacjach z innymi osobami, mieć Autonomiczne decyzje, oddzielać się od innych, mieć swoje zdanie, mieć swoją taką wewnętrzną niezależność i sposób, i, i sposób funkcjonowania. No i kolejny wymiar to jest to, na ile jesteśmy w stanie pozostawać w intymnych i empatycznych relacjach z innymi osobami. No, czyli, że to, na ile potrafimy sterować sobą na podstawie zewnętrznych danych, na ile jesteśmy autonomiczni w naszych decyzjach, na ile jesteśmy w stanie rozumieć innych ludzi, rozumieć ich punkt widzenia, rozumieć ich perspektywę i na ile też jesteśmy w stanie być w intensywnych, bliskich relacjach z innymi ludźmi. No i teraz jeśli na przykład pragniemy wyjść w bliską relację z jakąś osobą, a nie jesteśmy autonomiczni wewnątrz sterowni, to to, że wchodzimy w bliską relację z drugą osobą, zaczyna nas przerażać, no bo oznacza, że stracimy autonomię. No i co wtedy możemy zrobić? Możemy na przykład uciec przed taką relacją, zerwać ją. To, to są te Ogólne cechy struktury osobowości, które bierzemy pod uwagę w ocenie tego, czy ona się rozwija w sposób prawidłowy czy nieprawidłowy. No i oprócz tego jest kilka innych, z których taka najważniejsza jest coś, co nazywamy negatywną afektywnością, to znaczy tym, na ile. Jesteś, na ile opanowywują nas różne trudne stany emocjonalne, na ile jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, na ile jesteśmy w stanie y, jakoś y, różne... Emocje, które się w nas pojawiają negatywne opanować i nie podlegać, nie działać pod ich potrzeptami. Jest też, gdy mówimy o zaburzeniach osobowości, jest taki coś, co w takiej nowej klasyfikacji CD11 nazywa się znacznikiem borderline. To jest taka, taka cecha, która Charakteryzuje no, pewną grupę osób, u których występują problematyka osobowościowa, która związana jest z równoczesnym występowaniem. Zarówno takich problemów, my je nazywamy ekster eksternalizacyjnych i problemów internalizacyjnych. Czyli to są osoby, które równocześnie odczuwają na przykład lęk i mają zaburzenia zachowania, ja? albo osoby, które są smutne, ale oprócz tego przekraczają różnego rodzaju granice w, 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 w takie interakcyjne. Poza, poza tym, że w wypadku znacznika borderline mamy nasilone cechy zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych równocześnie, to kolejnym takim ważną cechą osób z tej grupy jest to, że mają trudność w takiej regulacji relacji z innymi osobami. To znaczy, że z jednej strony pragną czasami być bardzo blisko, a potem muszą się z tej relacji wycofywać. Przeżywają bardzo tak dużo trudnych emocji, budując bliskość z innymi osobami i i, I w związku z tym, w tych relacjach albo właśnie się ich jakby je gwałtownie zrywać, albo robić w tych relacjach takie rzeczy, które powodują, że osoby, z którymi są w relacjach, się z tych, relacji, z tych relacji wycofują. No też kolejnym elementem jest to, że wśród pacjentów z cechami osobowości borderline, często regulowanie emocji przebiega poprzez różnego rodzaju takie nie, 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 nie ryzykowne, niebezpieczne, czy autoagresywne zachowania. Na przykład samouszkodzenia, używanie substancji psychoaktywnych. No jeśli teraz popatrzymy na wszystkie te cechy, to one konstruują, konstruują taką, tak, tak, taką problematykę, no, w której... W ramach psychoterapii, terapii rodzin, no, staramy się, powinniśmy jakoś starać się pacjentom, pacjentom pomóc. I często też będą to właśnie osoby, które zgłaszać będą się do, do opieki, do terapeutów, do psychiatrów, mówiąc: Jest mi smutno, albo odczuwam pustkę wewnętrzną. Hmm. Ale czy w ogóle takie osoby. Są w stanie same to zidentyfikować, na czy to raczej większość głosów przychodzi z zewnątrz, że coś jest nie tak, że twoje zachowanie jest zbyt skrajne, od lewej do prawej, tak? że albo jest dobrze, albo jest źle, nie ma nic po środku. Różnie, ponieważ w, w, w tej grupie osób z problematyką osobowością są zarówno te, które no, mają taki rodzaj autorefleksji wglądu, czasami pojawiającego się po czasie, no i osoby, którym ten, tę autorefleksję wgląd jest jakoś trudno, trudno osiągnąć. Wtedy naszym zadaniem jako terapeutów głównie, no bo tutaj leki niespecjalnie pomagają, będzie nauczenie tych osób, jak rozumieć siebie, jak rozumieć innych. To właściwie te, to będzie wstęp do jakichkolwiek innych oddziaływań terapeutycznych. To jest borderline, a czy, bo mówi się osobowość neurotyczna? Czy coś takiego mhm. funkcjonuje? Czy jest to powiedzenie takie powszechne, gdzie się mhm. określa pewien typ ludzi? To my jesteśmy teraz w takim momencie w ogóle zmiany kryteriów diagnostycznych zaburzeń osobowości, dlatego że dawniej posługiwaliśmy się takimi właśnie określeniami, Takich jednostek zaburzeń, osobowość narcystyczna, osobowość borderline, obsesyjno-kompulsywna, paranoidalna. Teraz raczej idziemy w stronę opisu takiego, że bierzemy pod uwagę różne wymiary. No, część z tych wymiarów Państwu podałem i poza tym, że patrzymy na te wymiary, czy one są, czy ich nie ma, to patrzymy się na to też, jak bardzo one są. Nasilone. No i w zaburzeniach osobowości my rozróżniamy mniej więcej trzy poziomy nasilenia problematyki osobowościowej: od tych najłagodniejszych do najcięższych. I to, co kiedyś było określane, czy w, czasem jeszcze w psychoterapii psychodynamicznej określane jest zmianem osobowości neurotycznej, to są te najłagodniejsze zaburzenia osobowości. Mhm. Czyli rozumiem, że to jest, to jest też tak, że nie da się określić dokładnie to jest to, bo to się wszystko jakoś przenika i gdzieś tam ze sobą łączy. No tak i to oczywiście czasami w niektórych szkołach psychoterapii my dążymy do tego, żeby tak bardzo precyzyjnie opisać w języku tej szkoły psychoterapeutycznej z jakim rodzajem problematyki osobowościowej mamy do czynienia, ale... Pomaganie osobom, które mają problematykę osobowościową, polega na tym, żeby odnieść się do tych wymiarów, które dla nich są trudne czy problematyczne, zarówno w kontekście ich świata wewnętrznego, jak i, jak i relacji, w których, w których pozostają. To, to tak brzmi, jakby była jakaś taka. Wyraźna linia pomiędzy zdrowiem, zdrową osobowością i zaburzoną osobowością, i że my musimy się po którejś stronie y, znaleźć, to jest raczej y, takie wymiarowe, zależne od momentu życia, w którym jesteśmy, od tego, w jakich relacjach jesteśmy, co dzieje się w naszym życiu, y, czy mamy jakieś inne problemy, które, które nam towarzyszą, w tym problemy problemy psychiczne. Ale dlatego jest ważne, żebyśmy pamiętali o zaburzeniach osobowości, ponieważ jeśli nie pamiętamy o takich o zaburzeniach osobowości. I drugim takim ważnym bardzo zaburzeniu, które obecnie pojawia się w klasyfikacjach psychiatrycznych, to jest kompleks PTSD, czyli zaburzenie, czy taka struktura siebie, która wynika z reakcji na długotrwałą traumę, Dzieciństwie. Jeśli zapominamy o zaburzeniach osobowości i o kompleks PTSD, no to właściwie wszyscy pacjenci, którzy do nas przychodzą, to będą mieli depresję i będziemy ich leczyli lekami. A w wypadku niektórych to spowoduje poprawę, jakiejś grupie zaszkodzi i będzie duża grupa, której to nie pomoże, ponieważ pomogłoby im taki rodzaj oddziaływań, które adresowałoby się do tego, co jest. Istotą ich cierpienia, czyli to, jacy są i jak wchodzą w relacje z innymi. A na ile ważne jest wsparcie osób bliskich w takiej, w takiej terapii? Ono jest niezwykle ważne, dlatego że my, my mówimy o psychoterapii, mamy takie poczucie, że, że psychoterapia to jest taki szalenie specjalistyczny program. Specjalistyczne oddziaływanie, ale no, wczoraj rozmawiałem z, z młodym człowiekiem, który, który jest w szkole, takiej, w której ma zajęcia praktyczne. I miałem wrażenie, że relacja, jaką opisuje ze swoim mistrzem z praktyk zawodowych, jest taką relacją, która, jest, która daje mu ten rodzaj doświadczenia, który by mógł, mógł mu dać najlepszy proces psychoterapeutyczny. Czyli że psychoterapia jest dlatego ważna, bo ona nam może dać narzędzia. Terapeuta, który jest świadomy tego, co dzieje się w relacji z pacjentem. Nie powtórzy błędów, nie pójdzie za lękiem pacjenta przed tym, co niesie bliska relacja, ale ten sam rodzaj, w dużej mierze, ten sam rodzaj wsparcia, który uzyskujemy w procesach terapeutycznych, możemy uzyskać w naszym życiu od, od bliskich osób. Czyli to jest bardzo ważne, żeby mieć te osoby obok i mówić im też o tych problemach. Tak, bo, bo my y, 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 żyjemy w świecie, który którego taka nasze, nasze wyobrażenie ukształtowało się na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, kilkuset lat, czyli w takim świecie, gdzie człowiek jest w relacji ze swoim ojcem, z matką, no być może z, z jakimś, jakąś, jakimś innym dzieckiem, rodzeństwem, ale że to jest jakby taki świat, o, o, ograniczony do najbliższego kontekstu rodzinnego. Ale jeśli popatrzymy na to z perspektywy historii naszego gatunku, to jest to y, sytuacja dość patologiczna, ponieważ my jesteśmy ukształtowani w, prze, w świecie, w którym doświadczaliśmy intensywnych relacji międzyludzkich od momentu urodzenia, które nie były tylko i wyłącznie relacjami z najbliższym kręgiem rodzinnym. I tego potrzebujemy. Warto o tym pamiętać i nie ograniczać się tylko do najbliższej rodziny, tylko budować te relacje też poza nią. Panie profesorze, temat schizofrenii. Mm -hmm. To jest dosyć poważne zaburzenie. Takie też owiane wieloma mitami. Kiedy słyszy się schizofrenia, to od razu przychodzą mm -hmm. do głowy jakieś takie obrazy, ktoś jest w szpitalu psychiatrycznym, ma bardzo duże problemy. Jak to wygląda tak naprawdę i kiedy się pojawi... kiedy mogą pojawić się pierwsze objawy? Mhm. Aż powód, dla którego też mówimy o, o schizofrenii w kontekście dzieci młodzieży, y, związany jest z tym, że y, większość osób, które podaje nam przychodząc do gabinetu objawy, które by się mogły skojarzyć z schizofrenią, nie będzie miało schizofrenii. I że wtedy, kiedy my używamy takich kryteriów diagnostycznych, które wypracowane są dla pacjentów dorosłych, w diagnozie schizofrenii u dzieci i młodzieży, no to możemy popełniać błędy diagnostyczne. To, że dziecko mówi nam, że coś widzi i słyszy, to oczywiście może być objawem schizofrenii, ale może być też pochodną nasilonego lęku, może być pochodną doświadczeń traumatycznych z dzieciństwa, kiedy wewnętrzny świat dziecka jest taki pofragmentowany, no może być wreszcie takim świadomie dokonywanym przez dziecko wewnętrznym zabiegiem służącym temu, żeby swój świat wewnętrzny pofragmentować, na przykład tworząc taki, taki konstrukt tulpy. I jeśli my nie mamy świadomości tego, że opis dziecka Opis nastolatka może być opisem, który wymaga dopiero diagnozy różnicowej, no to automatycznie to, że ktoś coś widzi i słyszy, przyporządkowujemy schizofrenii. Co oczywiście nie oznacza, że takiego zaburzenia jak schizofrenia nie ma i ono, ono występuje. Jego częstość narasta po mniej więcej 12 roku życia. Jedna na 100 osób cierpi na schizofrenię. No i wymaga... I większość tych osób cierpiących na schizofrenię wymaga y, intensywnej, długotrwałej y, farmakoterapii, ale z drugiej strony, to, że my stawiamy diagnozę schizofrenii i rozpoczynamy leczenie, nie oznacza, że ktoś nie będzie mógł wieść satysfakcjonującego życia, że nie będzie mógł skończyć studiów, pójść do y, wymarzonej pracy, mieć bliskich relacji z innymi ludźmi, y, że nie będzie mógł mieć dzieci. No tylko, że y, będzie musiał pozostawać w opiece psychiatrycznej, czasami przez całe życie, no i brać, brać leki, podlegać psychoterapii, oddziaływaniom, które będą, będą stabilizowały stan, stan tej osoby. Ale znowu, my. Właśnie dlatego to jest ważne, żebyśmy też o zaburzeniach psychicznych mówili w taki sposób obejmujący pełne ich spektrum. Dlatego że wtedy kiedy mówimy tylko o wybranych zaburzeniach, no to wtedy tak jakbyśmy kierowali reflektor tylko na jeden punkt, na jeden obszar i wtedy też gdy widzimy czy widzimy u bliskiej nam osoby albo czujemy, że coś się z nami dzieje, no to wtedy też będziemy te nasze opisy upraszczać, prawda? kierować się w stronę kilku diagnoz, a, a, a ten świat psychopatologii jest znacznie bardziej skomplikowany i złożony. Czyli to nie jest tak, bo podejrzewam, że kiedy rodzic słyszy właśnie że dziecko mówi, że słyszy głosy no to od razu mu się zapala lampka, przerażenie musimy iść do lekarza, albo w drugą stronę może ci się wydaje i zostawmy to bo, bo nie drążmy w tym. Na pewno trzeba iść do lekarza. Na pewno w tej sytuacji dobrze byłoby też umówić dziecko na, na psychoterapię, przynajmniej diagnozę psychologiczną, czy, 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 czy kontakt z psychoterapeutą, sensownym psychoterapeutą czy, czy psychologiem. No ale to, że dziecko nam mówi coś takiego, to jest wyraz jego zaufania do nas. I to, że dziecko nam mówi o tym, że się samo uszkadza, że ma myśli samobójcze, że bierze narkotyki, że słyszy głosy, no to oznacza, że myśmy naszą rodzicielską robotę zrobili w miarę dobrze, bo dziecko ma do nas na tyle zaufania, żeby nam o tym powiedzieć. No. Schizofrenia to jest trochę bardziej skomplikowane też, dlatego że jeśli pacjent mówi mi, słyszę głosy, to to, to samo sformułowanie... Trochę podważa diagnozę schizofrenii, dlatego że to, co jest rdzeniem schizofrenii, to jest taki rozpad świata wewnętrznego, rozpad granic pomiędzy tym, co wewnętrzne, zewnętrzne, tym, co w przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości. I wtedy, kiedy ja pacjentowi, który jest w takiej ostrej dekompensacji psychotycznej, zadaję pytanie: czy słyszy pan głosy? Pacjent nie rozumie tego pytania, ponieważ dla niego ja i te głosy. Są równorzędnymi doznaniami zmysłowymi. Więc odpowiedź na to pytanie nie będzie taka, taka jasna, jednoznaczna. My wtedy dowiadujemy się o tym, że, że ktoś słyszy głosy, raczej, raczej z tego, że. Że członkowie rodziny mówią, że, że, że nasz pacjent z kimś dialoguje przez całą noc, kogo nie ma, albo że w czasie badania widzimy, że ktoś nagle jakoś skręca głowę i patrzy się w jakiś punkt z przerażeniem czy zainteresowaniem. No i wtedy jakoś możemy za tym podążyć i, i zadać pytanie o to, czy, czy, czy stamtąd nie dochodzi coś w poczuciu pacjenta, co on słyszy, coś, co. Czego doświadcza, więc, więc ta diagnoza jest raczej taką diagnozą, gdzie my poprzez przyglądanie się tym różnym zewnętrznym zjawiskom, takim jak słyszenie głosów, jak różne bardzo dziwne przekonania na temat rzeczywistości, które już nazywamy urojeniami, my raczej poprzez pytanie o te zjawiska staramy się. Przyjrzeć temu, co się dzieje w ogóle ze strukturą psychiczną naszego pacjenta, czy ona jest spójna, czy się, czy się rozpada. A jak często dzieje się właśnie tak, że to ten młody pacjent zgłasza jakieś problemy? Czy częściej jednak jest tak, że to rodzice zauważają, że coś się dzieje, ale też nie potrafią do niego dotrzeć? Um. Tak jak już, już powiedziałem wcześniej, to, że dziecko, osoba nastoletnia mówi nam o tym, że, że coś się z nim dzieje, nawet jeśli to jest jak coś bardzo dla nas trudnego, to powinno być dla nas źródłem jakiejś gorzkiej satysfakcji. Znaczy, że po prostu jest w stanie z nami dialogować, ufa nam na tyle, żeby o tym powiedzieć. Często niestety jest tak, że osoby nastoletnie mają. No, kłopot z mówieniem o tym, że, że cierpią z różnych powodów yy, dlatego, że yy, nie chcą naruszać swojego obrazu rodziców albo się boją, jaka będzie re reakcja albo się wstydzą. Albo nie wiedzą, że to, czego doświadczają, to jest takie cierpienie, w którym mogą dostać jakiś rodzaj pomocy. Albo to, z czym związane jest ich cierpienie, jest jakieś nielegalne, albo w ich poczuciu, jeśli o tym opowiedzą, to złamą lojalność w stosunku do swojej grupy. Prawda? Na przykład to, że, że są ofiarami jakiegoś cyber, cyberbulingu. No i dlatego też my nie tylko bazujemy na tym, co młodzi ludzie nam mówią, tylko też zachęcamy rodziców do tego, żeby zwracali uwagę na różne cechy, na różne aspekty. No, taka właściwie każda zasadnicza zmiana w funkcjonowaniu dziecka, coś czego nie rozumiemy, coś, co jest takim, taką modyfikacją czegoś, co obserwowaliśmy wcześniej. Powinna, powinna zwrócić naszą uwagę, powinniśmy zadać pytanie, no nawiązując do wcześniejszej akcji o hej czy wszystko ok, rozpocząć rozmowę o świecie wewnętrznym i, i tym, jak nasze dziecko się czuje bardzo słuchać bardzo słuchać nauczycieli, dlatego, że nauczyciele, doświadczeni nauczyciele widzieli wiele dzieci i widzieli kryzysy psychiczne u dzieci i są w stanie nawet z zewnątrz rozpoznać, że dzieje się coś niepokojącego. Więc jeśli nauczyciel naszego dziecka, wychowawca naszego dziecka mówi, niepokoje się o nie, to to jest bardzo ważny sygnał, żeby, żeby, poszukać, żeby poszukać pomocy. Więc my no niestety w wypadku osób nastoletnich jesteśmy w takim w, w takiej niedoprecyzowaniu, że z jednej strony ktoś nam może mówić o swoim cierpieniu, z drugiej strony może być tak, że nam o nim nie mówi, a że pewne rzeczy mogą też wynikać z tego, co my widzimy, co obserwujemy i co widzą osoby mające no, też jakiś rodzaj doświadczenia w sprawach Zdrowia psychicznego. Jeżeli dziecko nie chce współpracować, nie chce rozmawiać, woli się zamknąć w swoim świecie, no, to jest naturalne, że osoba, która dojrzewa, nie chce rozmawiać z rodzicami. I można wiedzieć, że to jest wręcz fizjologiczne zjawisko. Ta rozmowa, gdy próbujemy ją nawiązać w nastoletniości, nie mając doświadczenia rozmawiania z naszym dzieckiem wcześniej, może się nie udać. No po pierwsze, dlatego, jak już powiedziałem, bo dojrzewanie ma swoje prawa, a po drugie, w naszym dziecku może być taki rodzaj takiej gniewnej rozpaczy, że teraz to już jest za późno, żeby próbować. W związku z tym, to jest taki moment, w którym rozmawianie udaje się bardziej osobom z zewnątrz. To nie muszą być tylko profesjonaliści, to mogą być członkowie rodziny, to mogą być nasi, nasi przyjaciele. No, jeśli jest tak, że, że to może być lekarz rodzinny, który zna dziecko od, od urodzenia, że jeśli w życiu naszego dziecka są, uczestniczą bliskie nam stabilnie osoby, to, to one mogą rozpocząć dialog z dzieckiem, nawet jeśli nie są z nami, z nami spokrewnione. Więc nie, nie, nie powinniśmy próbować tej rozmowy toczyć za wszelką cenę, ale umożliwić dziecku dialog z kimś innym. To jest... To jest bardzo częste nasze doświadczenie specjalistów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zaczynamy rozmowę z osobą, która nie chce z nami rozmawiać i to już jest nasza robota, nasz cel, żebyśmy w trakcie tego pierwszego spotkania tak przeprowadzili tą rozmowę, żeby, żeby osoba nastoletnia miała ochotę spotkać się z nami następny raz i tą rozmowę kontynuować. I na pewno nie można zrobić tak, że jeżeli dziecko odmawia, to zostawiamy. To no, trudno, widocznie ma trudny okres, a mamy sygnały z, z innych stron, że coś złego się dzieje. Nie, ale wtedy być może przyda się, przydadzą się nasze spotkania z psychologiem, no bo, no bo wtedy w czasie takich spotkań my możemy też jakoś poznawać nasze dziecko i poznawać i, i uczyć się tego, jak z nim konstruować relacje. Zanim dziecko spotka się z profesjonalistą, no to, są, żeby się nauczyć jeździć samochodem są, są kursy. Wiele osób uczy się rozpoznawania smaków win. Właściwie, jakby w każdej innej jakiejś sprawie, są tutoriale, kursy, a my mamy takie poczucie, że zajmowanie się dziećmi, że wychowywanie dzieci nam przyjdzie tak jakoś naturalnie. No, a coraz częściej jest tak, że rozpoczynając przygodę z własnym dzieckiem, nie mamy żadnych doświadczeń w opiece nad innymi dziećmi. Na w ogóle nie widzieliśmy, jak ktoś zajmuje się innym dzieckiem, no bo. Takich wielopokoleniowych doświadczeń w tym względzie już raczej, już raczej nie mamy. Czy jesteśmy trochę takimi tacy osamotnieni w tym, w tym procesie? No, to już będę to powtarzał do, do znudzenia, ale wydaje mi się, że to jest jakoś bardzo ważne, że po pierwsze musimy się sieciować, a po drugie uczyć. Uczyć tego, co nas będzie w tym procesie wspierać, a co będzie dla nas w tym procesie, dlaczego będzie na ten proces jakoś niekorzystnie wpływać. Nie bójmy się zadawać pytań, nie bójmy się prosić o pomoc. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Gościem oszy i był doktor habilitowany Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję ja, bardzo. Dziękuję bardzo i ja się teraz pożegnam z tymi, którzy na przyspieszeniu słuchają. Dziękuję bardzo. Oshi Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc, wejdź na stronę foundacijaoshi.eu i dowiedz się więcej.